Na cmentarzu z I wojny światowej w Czercach trwa renowacja mogił. W mogiłach pochowani są austriacko-węgierscy, niemieccy i rosyjscy żołnierze walczący na froncie, którzy polegli w 1915 roku. Odbywają się tu prace renowacyjne cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, cmentarza żołnierzy austriackich oraz rosyjskich pochowanych tutaj, gdyż w okolicach Sieniawy toczyły się bardzo ciężkie boje, gdzie zginęło około 35 tysięcy żołnierzy obu tych armii. A więc prace restauratorskie pod nadzorem oczywiście konserwatora zabytków. Uzyskaliśmy również środki od wojewody podkarpackiego na odnowienie tego cmentarza wojennego. I prace będą polegały tylko na wykonaniu nowego ogrodzenia oraz na odtworzeniu mogił poległych żołnierzy. Na cmentarzu pochowanych jest ponad 1000 żołnierzy. Nowe mogiły staną w miejscu starych, aby upamiętnić poległych.